tym roku wartościowy rekord życiowy 10.74. Poprawiony zatem znacznie. Pod tym względem jest szybszy. Porównujemy go do Sebastiana Chmary. Wciąż on ma daleko do tego rekordu Polski Sebastiana. No ale akurat na 100 metrów jest szybszy. Michał Dudasz, reprezentant Serbii obok niego. To są te trzy pierwsze tory. Najszybsi w tej konkurencji Martin Rue, także Norweg, 10.82, 10.75 Duda, 10.74 Wiesiołek. I chyba najszybszy z nich, Dominik Distelberger z Austrii, 10.54, a 10.67 w tym roku. Tak jest, więc tutaj będzie naprawdę ostre ściganie. Elko St. Nicholas, mówiłeś, nie startował jeszcze, czyli nie rozpoczyna starty wielobojowe od Mistrzostw Europy. No. Ale też jest szybki, bo rekord życiowy 10.62, podobnie jak Aleksiej Kasjanow, słynny ukraiński wieloboista. 10.50 rekord życiowy w tym roku jeszcze nie startował. On ma z nich najlepszy rekord życiowy. Kasjanow na siódmym, a Adam Helcelet, reprezentant Czech, drugi, kolejny już na torze ósmym, 10.96 w tym roku, 10.81 rekord życiowy, a więc no, tak teoretycznie najsłabszy. Zobaczymy, w jakiej formie sprinterskiej jest St. Nicholas i Kasjanow, którzy mają dobre rekordy życiowe na tym dystansie. Kiedy rok temu ustanawiał rekord życiowy w Getis 8.140, do dziś niepobity Paweł Wieś. Abele prowadzi Niemiec, 8605, ale nie ma go tutaj. Podobnie jak Kevena Meyera, jak Kazmierta. Tak, spora grupa. No, tak jak powiedziałem, to jest konkurencja troszkę taka podobna do maratonu. Nie tyle może w sensie wysiłku wytrzymałościowego, ale w ogóle wysiłku. Więc wieloboiści przygotowują się do głównej imprezy, do Igrzysk Olimpijskich, startując w poszczególnych konkurencjach raz na 100 metrów, raz przez płotki, raz w tyczce. Zobaczmy. Paweł Wiesiołek tam, drugi tor, góry ekran. No, został troszkę niestety na starcie, znacznie lepiej wystartował Dudasz. Paweł musi przyciskać, tutaj świetnie Kasjanow. Kasjanow, jednak on prawie metr. 10.80, najszybszy bieg pod przeciwny wiatr i to silny, 1,6 metra na sekundę. Zobaczymy, jaki to był wynik Polaka, no ale na pewno gorszy dużo od rekordu życiowego. Przypominamy raz jeszcze, 10.74, tutaj warunki trudniejsze, no, ale 10. Trzeba sobie radzić, 10.79 nawet. Tak jest, czyli to będzie w granicach tego wyniku, który Paweł osiągnął w Getis rok temu, 10.97, myślę, że 11 sekund, no złamał, popatrzmy do góry, rzeczywiście troszkę został na starcie, został. Tak. Wyraźnie został, uciekł mu od razu Michał Dudasz. Tutaj dobrze biegnie również Distelberger. Mówiliśmy, Austriak szybki, 10.67 w tym sezonie. Piąty był chyba Paweł Wiesiołek, ale najważniejsze, jaki osiągnął rezultat. Również Martin Rue. Kasjanow zatem liderem po pierwszej konkurencji, no bo to już czwarty, ostatni bieg, on najlepszy rezultat, 10.79. No i ten doświadczony wieloboista, wicemistrz Europy, ale i dwukrotny halowy wicemistrz świata. I popatrzmy, Paweł Wiesiołek, 10.93, 876 punktów, jest w tej chwili piąty. Nie tylko w tym biegu, ale w ogóle. No, w trudnych warunkach zupełnie nieźle sobie poradził. Gdyby tam nie został na tym starcie, mogło być jeszcze znacznie lepiej. No wyobraź sobie, jeżeli 1,6 była składowa w twarz, to przy wietrze 0 on osiągnął prawdopodobnie około 0,15 sekundy lepszy wynik, czyli w granicach 10,80, może poniżej 10,80, czyli w formie jest, nie stracił formy. Tak, tak, tak. Z 0,2 na pewno lepiej, albo i więcej. No stracił tylko troszkę, no bo 876 punktów, a za ten jego rekord życiowy było 919, więc w porównaniu do swojego rekordu życiowego stracił 24 plus 19, 43 punkty. Sytuacja w... O, tutaj mamy teraz poszczególne biegi. To już jest klasyfikacja po pierwszym. Tak. Na piątym miejscu Paweł Wiesiołek, a prowadzi Oleksii Kasjanow. Sytuacja... Rzucie młotem pań, 70-46, jak mówiliśmy, Betty Heidler, również Safrankowa, Katerina Safrankowa, 70-04 i one już dwie mają sprawę kwalifikacji za sobą, 70 metrów, przypominamy. Sophie Hitchon przeskoczyła Malwinę Kopron, 68-73, Polka 68-64.